W ostatnim czasie służby skontrolowały osoby wystawiające swoje towary na sprzedaż na giełdzie w Lubinie oraz na targowisku przy Dworcu Świebockim we Wrocławiu. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu podczas działań kontrolnych na giełdzie samochodowej w Lubinie zabezpieczyli podrobione ubrania znanych luksusowych marek odzieżowych. Dalsze czynności były prowadzone na targowisku przy Dworcu Świebockim we Wrocławiu. Zabezpieczono 3300 sztuk podrobionej odzieży, a także 3000 paczek papierosów bez znaków akcyzy, 63 kg wyrobów tytoniowych i 40 opakowań z płynem do e-papierosów. Wartość całego nielegalnego asortymentu oszacowana na ponad 91 tysięcy złotych. 18 handlujących otrzymało już mandaty. Poza tym za handel podróbkami grozi im kara do 5, a za sprzedawanie papierosów bez akcyzy do 3 lat więzienia. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Służby skarbowe przestrzegają również przed kupnem nielegalnych towarów.